No właśnie. Północny Laos. Arbuzy, ale co niezwykłego w tych arbuzach jest, Gaja? Nie są takie. Mają... I pan powiedział, że one są dwie i są bardzo słodkie. No właśnie, są żółte. 5000 kosztuje... 5000 kip kosztuje taki kawałek. No więc wzięłyśmy na spróbowanie. I najdziwniejsze jest to, że ten arbuz smakuje dokładnie tak jak... jak czerwony arbuz, więc w sumie nie wiem, na czym ten fenomen polega. No dobry jest, dobry, ale naprawdę, w naszej ocenie pomiędzy żółtym a czerwonym, oprócz koloru, to nie ma większej różnicy.